O, to nie będzie zwykły mecz. Dlaczego? Dlaczego to nie będzie zwykły mecz? Ciężko wyczuć. To będzie mecz 8 ligi, okręg skierniewicki. A to są dwie bardzo dobre drużyny. Gospodarze to Biosat Sadkowice. Drużyna gospodarzy po dwóch kolejkach obecnego sezonu ma jedną bramkę strzeloną i 17 w dupę. Bardzo dobry zespół. A goście to Wiktoria Chrząszczew. Drużyna gości w ubiegłym sezonie wymiatała i traciła średnio prawie 7 bramek na mecz. Brawo! Zaraz, jeszcze ja. Ty to się tam, dobra, uspokój się. Na miejscu. Przeczytał pan komunikat? Że nie można wnosić. I spożywać. I bardzo dobrze. Bo kto to widział, żeby na boisku chlać? No tak, bo to jest tylko na terenie boiska. Tylko. A my jesteśmy, że tak powiem, dalej. Czyli możemy. Panowie, komunikacja między sobą. Uważna gra w obronie. Dokładne krycie. Czasami podwajanie lub podwajanie w razie konieczności. Podwajanie krycia. Wyjście. Odnie. No już wiemy, czego się spodziewać. No kurwa. Karny! Boże, kurwa. Rzut karny dla gospodarzy. No. Czy będzie bramka? O kurwa! To czyście przy trasie. Panowie, jest 0-0! Jest 0-0! Kasujemy jak najdalej, oddalamy niebezpieczeństwo od bramki. Panowie, do obrony musi nastąpić powrót! Jeden kryje, druga sekuracja, nie może być dwóch kryjących! Panowie, bez takich błędów! Karol bez straty, pamiętajcie! Przyjąłeś piłę, to ma być bez straty, nie może być straty! I co, i strata, i to jest dobrze, to jest źle! To jest źle! Szukasz trenera do kartofliska? Panowie, tak się nie gra w obronie! Nie ma podania przez środek w obronie! Mówiłem, wywal to wywal! Za mało ludzi w obronie! Za mało ludzi w obronie! Macie trzech obrońców! Ale przeszła! Aj! Trzech obrońców, a pięciu atakujących! Teraz nie wolno bez tego, bo asystenci prowadzi. Może to i dobre, wie pan, żeby ktoś prowadził. Patrz! O kurwa! Święta makrelo! Tak, nie wiem, co zrobić z tym piłem. Jeden do jednego! Panowie! No, w obronie nie wolno zwlekać! W obronie nie wolno zwlekać! To musi być decyzja natychmiastowa! Formacja obrony, formacja pomocy! Blisko siebie! Za wolny start do piłki! Co masz tam pokrzywało? Do piłki cię poruszamy z szybkością światła! O kur! Ja pierd! Koniec pierwszej połowy. Kurwa, szybko minęło. Panowie, teraz nie popełniamy żadnych błędów w obronie. Nie popełniamy żadnych błędów w obronie. Rozpoczęła się druga połowa. Brawo! O kurwa! Ale się od razu zaczęło w niej dziać. Na 2-2. Panie prezesie, dawno nie było żadnego pierdzielenia o Chopinie. A te okolice na pewno mają duży związek. No miałem anegdotę o Chopinie, że tam przejeżdżał przez Grójec i tak dalej, ale jak miał to opowiedzieć, to ludzie zaczną płakać z nudów. No. No. Ach, ha, dobra. Pół godziny do końca, najciekawsze przed nami. No. Jak sam nie pójdziesz, to nie strzeli. To będzie najważniejsza bramka od czasów Van Bastena. Brawo! Dziesiątka! To jest dyniuszka! Kurwa, tak to wyglądało! No i zrobiło się 2 do 3. Ej, to lepsze nawet było niż Van Basten, nie, Adrian? Lepsze. A kto to był Van Basten? Była ładniejsza bramka od 88? 87. No, to są dobre podpowiedzi od trenera. Bramkarz ma uważać. No i zobaczymy. No? Nie musi. Żeby nie uważał, to nie wiadomo jak by było. A mogę zaśpiewać piosenkę kolegi z oceanu? Kolegi z oceanu? Za. A, za ocean. Man, are you free? Are you free? Are you free? But be serious, it is football match. Ale światowo się zrobiło tutaj, w tej paprotni, bo mecz nie jest w Sadkowicach, tylko w paprotni. Pan przetłumaczysz tą. Tę piosenkę dla tych, co nie znają rosyjskiego. Mężczyzno, jesteś wolny? Jesteś wolny? Jesteś wolny? By Paul Edward Versaldzia. O kur... Niestety, nie? Aj! I się zemści, i się zemści! Do ziemi, jak weź to po prostu do ziemi, jak człowiek. No. O kurwa! No i się zrobiło czy. 10 minut do końca.
A słońca, dużo słońca, oj dużo słońca. Ależ to będzie końcowa. Jeśli Chrząszczew wygra, to ja będę wydra na kształt świdra. Trudno. W świdrze zanurkuję i fraszki lepsze zbuduję. Lewa strona i prawa strona, uważajcie! Uważajcie na pazdana! Środek nie musi. Szansa gospodarzy jeszcze. Kurwa, jeszcze wcisnął. Delikatnie! No posłuchał. Jedna minuta doliczona tylko. Na ogół. O! No! Cholera brama. Ja pierdolę! Niech ten mecz się nigdy nie kończy. Koniec! Podsumowanie jest takie, że było bardzo fajnie i sympatycznie. Mi się osobiście bardzo podobało i z chęcią bym jeszcze wrócił oglądać takie pojedynki jak ten na przykład. Tu. Ale to tak to możesz powiedzieć kurwa z Jurkiem Engelem w studiu TVP. No. Ale nie mam płaszcza Jurka Engela. Ty kurwa, jak oni cały czas tak. Akcja za akcję, akcja za akcję. Akcja za reakcję i po ziemi, i po górze, i w okno, i głową. No to był mecz. Że niektórzy już nie mogą. Lepsze jeszcze będą. Słowa. Jakby ktoś się zastanawiał, to ten mecz rozegrano we wrześniu 2018 roku, a więc całkiem niedawno. A jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, co ja ciekawego dziś zareklamuję, to zapraszam do przeczytania opisu filmiku albo kartofiskowe komentarze pod filmikiem. O, tak załatwię tę sprawę.